Informacja o tym, że to Anastazja z licealnej pierwszej D jest autorką sławnego w szkole bloga, rozniosła się bardzo szybko. Wiele koleżanek i kolegów ma do niej pretensje o to, że zdradziła ich tajemnicę. Dobrze się bawiłaś, jak czytałaś komentarze na nasz temat? Ja nie robiłam tego dla zabawy. Co się tutaj dzieje? Nic, panie profesor. Rozejść się. Anastazja... Kablara! Ja nie jestem żadną kablarą, to nie tak. Wystarczy. Anastazja, zostań. Wiem od uczniów, że to ty napisałaś tego bloga. Przepraszam, pani profesor też jest na mnie wściekła o smoczyce. Ale to nie ja wymyśliłam to przezwisko, to po prostu był mój pamiętnik. No dobrze, musimy porozmawiać. Anastazja, poczekaj! Rozumiem, że to miało być jak pamiętnik, ale uczniowie często zapominają, że internet to nie jest ich prywatne forum i każdy może przeczytać to, co dana osoba pisze. Nie, tak się przyjaciół nie robi. Ej, uważajcie, blogerka idzie, jeszcze nas obsmaruje. O sobie byś tak nie napisała, he? Stawcie mnie w spokoju. Twoją przyjaciółkę też obsmarowałaś? Ej, Jagoda, odczep się do mnie, dobra? Ja ci nic nie zrobiłam. Wszyscy teraz wiedzą, że startowałaś do Aleksandrowicza. Byłaś u mnie w domu jako ankieterka. Nie wiedziałem, że mam takie powiedzenie. Chcesz? To ci pomogę wypełnić ankietę o sobie. Wpisz sobie cudowny pod każdym pytaniem. Dobra, super, bardzo śmieszny, naprawdę. Ale z ciebie świnia, Anastazja. Tak stracić własną przyjaciółkę. A tobie, Ilona, dziwię się, że jeszcze jej nie dałaś w pysk. Tak, nie w spokoju. Ja nie wiem czemu, teraz nie zostawiłaś. Pomyśl, jak ona się teraz czuje. Wszyscy wiedzą, że zabujała się w Aleksandrowiczu. I to przez ciebie. Okej, ale przestańcie się pastwić nad Iloną. Nikt by się nie pastwił, gdybyś tego nie opisała. Okej, stało się, przepraszam, ale co jeszcze mam zrobić? Odwalcie się ode mnie. Tak łatwo się nie wywiniesz! Anastazja wydała mnie przed całą klasą. Jak ona w ogóle mogła mi to zrobić? Myślałam, że skoro się przyjaźnimy, to dochowa tajemnicy. Przed lekcją matematyki uczniowie zamierzają zemścić się na Anastazji. Jagoda wyciska na jej krzesło bardzo mocny klej. Jak usiądzie, to się przyklei. Ale przecież potarga sobie ubranie. Dobrze, będzie miała za swoje. Ona upokorzyła nas, to teraz nasza kolej. No nie? No, ale polej tego więcej, żeby się przykleiła no jakoś konkretnie, a nie... Dobrze jej tak. Tymczasem Teresa Kremer zauważa płaczącą na korytarzu Anastazję. Dziewczyna czuje się osaczona przez wściekłych kolegów i nie wie, co robić. Nie płacz. Ale wszystko się wydało, że to ja go napisałam. Nie wiem, jak mam to wszystko odkręcić. Wszyscy się mnie czepiają i Ilona jest na mnie obrażona. Ja nie wiem, co mam robić. No, to faktycznie trudna sytuacja. Najgorsze jest to, że wszyscy śmieją się z tej historii Ilony. Ja czuję się naprawdę okropnie, że to opisałam. Tak bardzo chciałabym cofnąć czas. No, tego to już się nie da. Nie wiem, ale tak bardzo bym chciała. Co ja mogę zrobić, żeby oni już dali mi spokój? Niewiele. Opisałaś swoich kolegów i koleżanki w różnych, delikatnych dla nich sytuacjach. Poczuli się zdradzeni. No zrozum ich sytuację. Powinnaś ich przeprosić, powiedzieć, że nigdy więcej tego nie zrobisz. Może przestaną ci dokuczać? No a Ilona, przecież ona się do mnie nie odzywa. No, ją powinnaś szczególnie przeprosić. To twoja najlepsza przyjaciółka. No, myśli pani, że ona jeszcze się kiedyś ze mną pogodzi? Myślę, że tak. Musisz dać jej tylko trochę czasu. A następnym razem, jak będziesz chciała kogoś opisać, to musisz go zapytać o zgodę. Albo napisać to tak, żeby nikt się nie rozpoznał. Okay. Internet nie jest tak anonimowy, jak ci się wydaje. Chodźmy na lekcję. Szybko, szybko, chowaj! Moi drodzy, zanim zaczniemy lekcję, chciałabym z wami porozmawiać. Anastazji jest naprawdę bardzo przykro z powodu tego bloga, o którym wszyscy wiecie. Anastazja? Tak, wszystkich was naprawdę bardzo przepraszam. I chciałabym, żebyście przestali dokuczać Anastazji i zakończyli tę sprawę raz na zawsze. Dobrze? Usiądź, Anastazja. Anastazja, uważaj! Co się dzieje? Kto posmarował klejem krzesła Anastazji? Nikt się nie przyzna?
Może byście sobie już odpuścili. Anastazja wie, że zrobiła źle. Koniec z tymi głupimi zagrywkami. Zrozumiano? Pani profesor, mogę iść na chwilę do Anastazji? Idź, proszę. Wszyscy zrozumieli? Pani profesor, ale należało jej się. Wystarczy. Proszę na przerwie doprowadzić krzesło do porządku. Ilona, przyjaciółka Anastazji, chce z nią porozmawiać. Załamana dziewczyna zamknęła się w toalecie, bo wstydzi się wyjść w podartej spódnicy. Przecież są ci leginsy, załóż je, to są moje na WF. Jesteś pewna? Chcesz, żebym je wzięła? Jesteś na mnie zła po tym, co zrobiłam? Jestem, ale przecież nie chciałaś. Dzięki. Przez jakiś czas będziesz miała przerąbane w klasie. Wiem, ale zasłużyłam sobie. Spokojnie, przejdzie im to. Przepraszam cię, Ilona, ja naprawdę nie chciałam, żeby było ci przykro. Nie sądziłam, że ktoś to przeczyta i skojarzy z tobą. Załóż to. I już pamiętaj, już przysięgam, że nigdy, to nigdy nie wydam żadnej twojej tajemnicy. Naprawdę, obiecuję. Gdyby nie Ilona, to naprawdę nie wiem, jakbym wyszła z kibla w tej potarganej spódnicy. Bałam się, że ludzie z klasy mnie dopadną i dalej będą się nade mną pastwić. No, zrobiłam głupotę z tym blogiem. Na drugi raz pomyślę dwa albo i trzy razy, zanim coś napiszę. Przed gabinetem dyrektora na policję czeka ojciec Justyny Siwek. Mężczyzna jest przekonany, że jego 14-letnia córka uprawiała seks z maturzystą. Do szkoły został także wezwany ojciec chłopaka. Ona ma 14 lat. Ona kłamie. Ale ty się zamknij. Nie ma pan żadnych dowodów, więc proszę nie oskarżać mojego syna. Dowodami to się za chwilę zajmie prokuratura. Proszę, nie idzie policji. Proszę mnie prokuratorem nie straszyć. Pana syn wyleci ze szkoły, bo to kłamca, gwałciciel i pedofil. Hamuj, człowieku! Co to się dzieje? Tato, zostaw. Proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój. Co panowie wyprawiają? To jest szkoła. Mój syn nie jest żadnym gwałcicielem, a za takie pomówienia to pan pójdzie się... Proszę, no zobaczymy, kto pójdzie. Stop, panowie. Zapraszam do mnie. Ciebie, Paweł, też. To ja może pójdę po Justynę, dobrze? Dobrze. Tymczasem w szkolnej szatni koleżanki Justyny chcą ją zmusić, by powiedziała prawdę. Wypuśćcie mnie stąd! Nie, dopóki nie przyznasz się, że nie spałaś z Pawłem! Ogarnij się, będzie miał przez ciebie kłopoty! Nie miałby, gdybyś nie zadzwonił do mojego starego! Ale teraz musisz powiedzieć prawdę, bo inaczej Paweł pójdzie siedzieć! Wypuśćcie mnie stąd! Co tutaj się dzieje? Nie chcę wypuścić mnie z szatni! No, o co chodzi? No bo, proszę pani, my wiemy, że jest na cały czas kłamie i wcale nie spała z Pawłem! I będzie miał przez nią problemy! Dobrze, spokojnie. Powiedzcie mi teraz, kto zadzwonił do rodziców Justyny? To na pewno była Alina, ale ja wcale nie dzwoniłam. Jej tata powiedział, że dzwoniła dziewczyna. Wiecie coś o tym? My nic nie wiemy. Dziewczyny, sprawdzimy numer, z którego ta osoba dzwoniła. No ale po co? Przecież ta osoba dzwoniła w dobrej wierze! Alina, jeżeli to ty i wiedziałaś, że to jest nieprawda, to licz się teraz z konsekwencjami. A ja teraz bym bardzo prosiła wszystkie, żebyście wyszli na korytarz, dobrze? Justyna, zostań. Dziękuję. No dobrze, Justyna, powiedz, jak było naprawdę. Justyna, powiedz prawdę, proszę cię. Zrozum, od tego zależy wszystko to, co się teraz stanie, rozumiesz? Posłuchaj, w gabinecie dyrektora jest twój tata i tata Pawła. Sprawa jest naprawdę poważna. Ale ja się boję. Justyna, nie masz się czego bać. Musisz tylko powiedzieć, jak było naprawdę. Ale cała szkoła się będzie ze mnie śmiała, jak się dowiedzą, że kłamałam. Paweł nie spał z tobą? Nie. Chodź, musisz się z tego wytłumaczyć. Ale nie, bo rodzice mi zabiją, jak się dowiedzą, że zrobiła się przeze mnie taka afera. Ale ja tylko chciałam, żeby wszyscy myśleli, że jestem taka fajna. Prawdę nie wiedziałam, że to się tak skończy. Justyna, to był naprawdę bardzo głupi pomysł, a teraz musisz się z niego wytłumaczyć, chodź. To naprawdę nie mieści mi się w głowie. 14-latka chce zdobyć popularność w szkole, rozsiewając plotkę, że sypia z licealistą. Ja naprawdę nie wiem, co dzieje się z tymi dziewczynami. Nie rozumiem tego.
Justyna zdała sobie sprawę, że przez jej kłamstwa 18-letni Paweł może trafić do więzienia. Mimo że bardzo się wstydzi, postanowiła powiedzieć, że licealista wcale z nią nie spał. Wszystkiego się nie dyrektorze. Dobrze, że jesteście. Proszę, wejdźcie, może wspólnie spróbujemy ułożyć te puzzle. Justynko, powiedz nam wszystkim, jaka jest prawda. Tato, ja was okłamałam. Słucham? Ja nie mówiłem? Czy chcesz powiedzieć, że między wami do niczego nie doszło, tak? Jasne, że nie, ja cały czas o tym mówię, tak? Ale spokojnie. Zaczekaj. Justynko, powiedz nam, ten chłopak spał z tobą, czy nie? Nie. Tylko chciałam, żeby tak wszyscy myśleli, że to z Pawłem to tak na poważnie. Ale on też chciał, żeby tak myśleli. Ale nie sądziłem, że z tego się zrobi taka afera. No i co? On jest niewinny. Że nam przeprosi dla mnie i dla Pawła. Oczywiście. Bardzo pana przepraszam. I ciebie również. Drugi raz radzę, żeby pan nie wierzył we wszystko, co mówi pańska córka. Przepraszam, chodźcie. Jeszcze raz, bardzo mi przykro. Czemu zrobiłaś ze mnie idiotę? Rozmawialiśmy przed szkołą i nic mi nie powiedziałaś. No bo wszyscy by usłyszeli o tym. Prawdę przepraszam. Wkurzyłem się, ale jak się miałem nie wkurzyć? Przecież mnie znasz, wiesz, jaki jestem. Przepraszam. Justyno, to było bardzo nieodpowiedzialne, co zrobiłaś. Wiem. Może następnym razem, zamiast straszyć uczniów prokuraturą, sprawdzi pan, jaka jest prawda. Tak, oczywiście. Bardzo przepraszam za całe zamieszanie, panią również. Dobrze. Uważam sprawę za zamkniętą. Przepraszam jeszcze raz. Do widzenia. Do widzenia. Czuję się okropnie. Skompromitowałam się przed całą szkołą. Najchętniej to już teraz zapadła pod ziemię. To było mega głupie. Obiecuję, już nigdy nie skłamie. Koleżanki i koledzy wciąż nie wybaczyli Anastazji, że zdradziła ich tajemnicę. Nauczycielka polskiego zaproponowała jej, żeby została redaktorką szkolnej gazetki. Okazało się, że uczennica ma do tego talent. Nie, przecież nikogo to nie zainteresuje. Dajmy może ten felieton w szkole. A tak, rzeczywiście, bardzo fajnie go napisałaś. Ten fragment o dyskotece był naprawdę bardzo zabawny. Mam nadzieję, że teraz to już wszyscy będą czytać naszą gazetkę. I co, przepytał cię prokurator? Paweł wciąż jest wściekły na Justynę za nieprawdziwe historie, które o nich rozpowiadała. Dziewczyna tymczasem chce go przeprosić i ma nadzieję, że zostaną przyjaciółmi. A ty co? Paweł, ja chciałam porozmawiać. Żeby znowu mówili, że się do ciebie dostawiam, tak? Nie, naprawdę strasznie przykro, że tak wyszło. Naprawdę nie chciałam. Może możemy zakumplować? Wiesz co, tam masz znajomych w swoim wieku. Idź do nich. Szkolny podrywacz umawia się z trzema dziewczynami naraz. Licealistki odkrywają oszustwo i chcą się zemścić. Chcesz się kochać? Jedna z nich proponuje mu seks. Nagiego ucznia przyłapuje nauczycielka. Wiem, że jesteś gejem. Wkrótce dziewczyny kradną Arkowi telefon i wysyłają z niego miłosnego SMS-a do szkolnego chuligana. Teraz będzie chłopak pamiętał, że dziewczyny trzeba szanować. Licealistka marzy o śpiewaniu w szkolnym zespole rockowym. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz jesteś chętni? Ja, to znaczy chciałabym spróbować. Co ona wyprawia? Przecież ona miała być w szkole muzycznej teraz. Ojciec zabrania córce śpiewania. Tak, tak, zresztą ona by tego nie pogodziła. Muszę złamać sobie palec, wtedy będę mogła śpiewać. Dziewczyna nie chce grać na skrzypcach i łamie sobie palec.